Koksownia Wiktoria idzie na sprzedaż. O tym, czy pracownicy największego w regionie zakładu powinni się obawiać o swoją przyszłość, przeczytacie we wtorkowej panoramie wałbrzyskiej. Ponadto pokazujemy wyjątkowy kalendarz, który stworzono w Ząbkowicach Śląskich. Trzeba przyznać, że w mieście narobili wstydu innym gminom, które również tworzą swoje kalendarze. Piszemy również o galerii w Wałbrzychu, która już po kilku tygodniach została uznana za najlepszą w kraju. Ponadto w panoramie wałbrzyskiej przeczytasz o wyjątkowym kierowcy, który nie był obojętny na cudzą krzywdę i pomógł Mateuszowi z Boguszowa Gorc. Dowiecie się także o sklepie odzieżowym w Dzierżoniowie, co w nim było sprzedawane, dowiecie się w panoramie. Również w panoramie zapowiedzi imprez kulturalnych, sportowych oraz relacji rozgrywek. Panoramę wałbrzyską kupisz wraz z Gazetą Wrocławską i programem telewizyjnym za 2,50 tylko w najlepszych kioskach.